Papier z ozdobami może zmienić się w kopertę. Złóż ją. Napisz list na kartce z balonami na gorące powietrze. Zamknij kopertę gałązką z kwiatami. Zanieście to księżniczce, ptaszki. Ptaki wzleciały do wysokiej wieży. Kto tak ćwierka? Czy mam gości? O, ptaszku, przyniosłeś mi list. Pokaż, co to jest. Otworzyła kopertę i zaczęła czytać. Ojej, to zaproszenie na festiwal lampionów. Świetnie, nie mogę przegapić takiego wydarzenia. Ten różowy kucyk pożegna się ze swoją starą grzywą. Nie martw się, nowa będzie jeszcze lepsza. Ma długie blond włosy, takie jak u Rozpunki. I oczywiście ma też złoty ogon. Zrób elegancki warkocz i ozdób go kwiatami. Nasz kucyk potrzebuje stroju. Będzie nim różowy koc z wielkim szyfonowym trenem. Ta wykwintna stylizacja jej pasuje. Rozpunka czesze włosy. Biegła matka Gertruda. Spójrz, dostałam zaproszenie na festiwale lampionów. Mowy nie ma, nigdzie nie pójdziesz. Ale dlaczego? Proszę. Powiedziałam nie. I żebyś nie uciekła z domu, to przemienię cię w kucyka. Matka wyszła, a Rozpunka płakała w jej nowym ciele. Jak? Nie rozumiem, czemu to zrobiła. Spięła się na swoją toaletkę. Z kopytami wszystko jest trudniejsze. A zwłaszcza trzymanie zaproszenia. Ale to nie szkodzi. I tak pójdę na festiwal. Yes. Namaluj kontury na grubym arkuszu tektury. Zrobimy stojak. Zrób wysoki element. Może utrzymać wiele różnych rzeczy. Pstryk! I stał się liliowy. Ozdób go kwiatami i brokatowym klejem. Mamy tu tyle pokrywek. Pojemnik od sosu ma rączkę. Chochla jest gotowa. To cały zestaw kuchenny. Te małe miedziane patelnie są w różnych rozmiarach. To raj dla każdego kucharza. Matka Gertruda pije kawę. Co ona sobie myślała? Chce iść na festiwal lampionów. Kucyk obserwował ją. Muszę ukraść patelnię. Nie wiem, co mnie czeka w świecie ludzi. Lepiej mieć coś do obrony. Bam! Ta jest fajna. Yes. Jak ty się tu dostałaś? Gdy tylko Gertruda spróbowała użyć czarów na Rozpunce, to kucyk odbił je patelnią. Ojej, wiedźma zastygła w miejscu. Pora pogalopować daleko stąd. Rozpunka wzięła patelnię w zęby i zeszła z wieży. Wytnij wydrukowane plakaty. Poznajemy na nich Rozpunkę. Boki są nierówne i przypalone. Zawiąż stertę plakatów linką. Matka Gertruda bierze na poważnie zniknięcie jej córki. Przyprowadzę Rozpunkę z powrotem, choćby nie wiem co. Halo, Biedronko. Potrzebuję twojej pomocy. Czy to może poczekać? Jestem nieco zajęta. Właśnie jestem na ważnej misji. No dobrze, zajmę się tobą. I Biedronka pospieszyła spotkać się z Gertrudą. Ale przybiegła wiedźma nakłamała na temat córki. Rozpunka zmieniła się w kucyka, aby mnie okraść i uciec. Nie wierzę, to taka dobra dziewczyna. Weź plakaty, żeby łatwiej było ją znaleźć. Złapiemy kryminalistkę. To nie wygląda jak ona. A ty? Ma podobne kopyta. Ale nie, w Biedronce na pewno nie uciekniesz. Ten kucyk zmienia się w superbohatera. Pomaluj jej ciało na czerwono i dodaj czarne kropki. Z papieru piankowego zrobiliśmy maskę Biedronki. Umieść część grzywy dookoła rogu. Te magiczne kolczyki aż lśnią na jej uszach. Dopełnij stylizację, dodając wstążkę Biedronki. Ten kucyk superbohater złapie wszystkich kryminalistów. By złapać kucyka, musisz myśleć tak jak on. Stryk! Biedronka zmieniła się w źrebaka. Nieźle. Zacznę od początku. Więc Rozpunka siedziała w wieży. Jedyną drogą wyjścia jest okno. Teraz jestem na dole. Pobiegnę przez trawę. Może tu coś znajdę. A, kto tam? Sorki, Olafie, czy widziałeś kucyka? Gdzie? Jakiego kucyka? Nie. Przepraszam, zostawię cię w spokoju. Jej, poszła sobie.
Przed detektywem nie dasz rady się schować. Znajdę cię, Roszpunko, gdziekolwiek jesteś. Do następnego wyrobu potrzebujemy szpikulców. Przygotujmy ozdobne szpilki. Na szpikulcu mamy wiele pierścieni. Pomaluj wędkę na czerwono. Wytnij kółko z pokrywki. Zrobiliśmy czerwony element na linę. Ma również czarne kropki. Przeciągnij linę przez pętlę. Zawieź haczyk na końcu. Poza wędką Biedronka ma również lasso. Nie ucieknie jej żaden kucyk. Nasz kucyk odpoczywa nad jeziorem. Przeszła długą drogę. Pora złapać oddech, ciesząc się widokami. A, tu jest! Biedronka zauważyła ją z drzewa. Spróbuję złapać Roszpunkę na wędkę. Zarzucę haczyk. Haczyk wpadł do wody i zamiast księżniczki złapał rybę. A! Nie szkodzi. Sama złapie złodzieja. Owinęła linę dookoła siebie i zeszła na dół. Ale znowu się nie udało. Roszpunka odskoczyła, a Biedronka jest teraz cała mokra. Uważaj, Roszpunko. I tak cię złapię. Wybierz piankolinę. Możemy zrobić z niej pysznego pączka. Zrób dwie połówki. Przypal krawędzie kartki. Nie baw się ogniem. Namaluj wróżbę wielkich fal. Co to znaczy? Schowaj kartkę w wypieku, najpierw składając krawędzie. Pysznie wygląda. Owiń sznurek dookoła plastikowej miski. Jest taka błyszcząca. Biedronka postanowiła spytać szamana o pomoc w odnalezieniu Roszpunki. Co cię tu sprowadza? Prośba, muszę znaleźć kucyka. Widzę twój cel. Musisz wybrać ciastko z wróżbą. Czy to pomoże? Oczywiście, twoja intuicja pomoże ci wybrać odpowiednie. Nie bój się. Biedronka złapała ciastko. I co teraz? Połam je, a odnajdziesz odpowiedź. I szamanka zniknęła. Biedronka rozdeptała ciastko. W środku była karteczka. Czy naprawdę muszę szukać Roszpunki za oceanem, na drzewie i w siatce? Muszę słuchać tej wróżby. Papierowa słomka w kształcie pędów bambusa pojawiła się na stole. Ogarnijcie się! Główna część jest gotowa. Musimy zamocować ją do boków. Zamocuj poziomy maszt. Pociągnij sznurki z góry. Dodaj czerwony żagiel w grochy. Wszyscy na pokład! Biedronka postanowiła pójść bliżej rzeki. I zobaczyła tratwę przy brzegu. Mam farta! Kto to tu zostawił? Znalazłam ją w samą porę. Jest wystarczająco silna, by utrzymać mnie i Roszpunkę. Muszę ją tylko włożyć do wody. Biedronka popchnęła tratwę. Zadziałało! Skoczyła na nią i popłynęła w dół rzeki. Zanim dopłynie do celu, musi przepłynąć wiele mil. Rozwiń sznurek. Zrób mocną siatkę. Po obu stronach mamy pętle. W siatce znajduje się mech. Alinkę pokrywają kwiaty. Jeden ruch wystarczy, by zrobić z tego skuteczną pułapkę. Roszpunka uciekła z wieży i od Biedronki. Pora coś zjeść. Te jagody są takie soczyste. Wysięgnęła górnego krzaczka i... Ups! Złapała się w pułapkę. O nie, pomocy, ratujcie mnie! Próbowała uciec, ale spadła na ziemię. Jej kopytka są związane. Biedronka przybiegła, słysząc kucyka. Szamanka nie kłamała. Złapałam złodzieja. Rozwiążę cię. Dziękuję za ratunek. Zapłacisz za to, co zrobiłaś. To kłamstwa, nie jestem złodziejem. Kto ci to powiedział? Gertruda. Czy ona mnie oszukała? Widzę, że jesteś dobrą osobą. Oczywiście, że tak. Ona nie chciała mnie wypuścić. Spójrz, to moje zaproszenie na festiwal. Czy chcesz iść ze mną? Tak. Zrób elementy lampionów. Dodaj duże zakrętki. Zrobiliśmy ramę z drutu.
Te lampiony są takie piękne. Olaf już czekał na podróżne w odpowiednim miejscu. Witajcie na festiwalu. Macie zaproszenia? Oczywiście, spójrz. Wszystko się zgadza. Weźcie lampiony, wypuśćcie je i pomyślcie życzenie. Przyjaciółki wypuściły lampiony do nieba. Ich marzenia na pewno się spełnią, a festiwal zapisze się w dziejach. Kucyki na pewno zapamiętają go na długo.